Zapis elektrokardiograficzny wyraźnie pokazuje, że mamy do czynienia z blokiem prawej odnogi pęczka Hissa. W bloku prawej odnogi pęczka Hissa, podobnie jak w bloku lewej odnogi, podstawową patologią jest poszerzenie zespołu QRS powyżej 120 milisekund. Pojawia się również opóźnienie zwrotu ujemnego o co najmniej 50 milisekund w odprowadzeniu V1, V2. W bloku prawej odnogi zespół QRS jest zazębiony i kreśli literę M w odprowadzeniach V1 i V2. Jeżeli wymienione zmiany morfologiczne pojawiają się w odprowadzeniach V1 i V2, a zespół QRS jest krótszy niż 120 milisekund, ale dłuższy niż 100 milisekund, wówczas mówimy o niezupełnym bloku prawej odnogi pęczka Hissa. Wtedy zwrot ujemny w odprowadzeniach V1 i V2 pojawia się po 35 milisekundach.